Portal WRC.pl. Zobaczyć gotową rzeźbę lodową to jedno, ale samemu ją stworzyć to zupełnie coś innego. 5 lutego w ramach kulturalnych ferii z Miejskim Domem Kultury oraz firmą Lindner na płycie rynku Wągrowcu odbyły się warsztaty rzeźbienia w lodzie, skierowane dla dzieci i młodzieży. Firma iSteam z Poznania, przyjechaliśmy do Wągrowca w okresie ferii zimowych z propozycją rzeźbienia w lodzie dla dzieci. Jest to taka zabawa, co prawda pogoda dzisiaj nie jest zbyt zimowa, zwłaszcza brak nam tutaj śniegu, ale przywieźliśmy ze sobą bryłki lodowe, w którym dzieci wykuwają różne małe rzeźby. W ten sposób poznają trochę sztukę rzeźbienia w lodzie, ale jednocześnie dobrze się bawią przy tym. Lodowe rzeźby wykonane zostały ze specjalnych brył lodowych, dzięki czemu nawet w dodatnich temperaturach są one idealnie krystaliczne oraz zachowują niepowtarzalną jakość. Organizatorem imprezy na rynku był Miejski Dom Kultury oraz firma Lindner z Wągrowca. Portal WRC.pl.